Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii w grze Jurassic World Evolution. Dzisiaj przejdziemy sobie pierwszą misję na tej wyspie, pierwszą misję od pani doktor. Zobaczymy, co przyniesie nam Isla Sorna. Możecie sobie zobaczyć, jak tutaj brachiozaury z ciekawością oglądają. Co to się tutaj zadziało, co to tu wyrosło. Zapraszam wszystkich do oglądania, subik na kanale oczywiście mile widziany. Zostaw po sobie jakiś miły komentarz, z chęcią przeczytam, co tam masz do powiedzenia. Bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z naszym materiałem. Zapraszam. Więc jesteśmy już sobie w naszym panelu, w którym możemy aktywować sobie naszą misję. Mamy do wyboru Izaka albo panią doktor, ale Izaka jeszcze nie będę aktywował, bo nie mam jeszcze odblokowanego spinozaura w całości. Tak więc jeszcze chwilę sobie poczekamy z tą misją. Dzisiaj wykonamy sobie misję od pani doktor. Zacznijmy sobie misję, tylko że co ona od nas chce tutaj? Musimy mieć 100% genu apatozaura, 100% triceratopsa, czyli to nie jest problem, bo to mamy od pierwszej wyspy. Metrakentrozaura to też już mamy, to trzeba było sobie odblokować i zaraz o tym wszystkim opowiem w międzyczasie, jak będą się nam dinozaury wytwarzać, wszystko wam opowiem i pentaceratops również. Tak więc zaczynamy. Dobra. Zacznijmy sobie od wytworzenia oczywiście naszych apatozaurów. Okej, okay, czyli pani doktor od nas chce dwa apatozaury, ale jak będą dwa apatozaury, to nie jestem pewien, czy przypadkiem nie będą samotne i nie będzie im spadał komfort, więc dla pewności zrobię trzy. Okej, okay, wytwarzają nam się apatozaury. Korzystając z chwili czasu, dlaczego od dłuższego czasu nie pojawiały się materiały z kampanii? Powód jest, szczerze powiedziawszy, bardzo prosty, a w zasadzie nawet są trzy powody, dlaczego nie pojawiały się ostatnio materiały. Pierwszy oczywiście jest taki, że mam bardzo dużo pracy i dużo czasu spędzam też na wyjazdach, nie mam mnie w domu i po pracy po prostu najzwyczajniej nie mam siły już nagrywać przez noszenie maski na twarzy z wiadomych przyczyn. Spędzam w niej cały dzień, czasami dwa dni pod rząd, tak więc moje gardło nie jest w stanie prowadzić całego odcinka, żeby mówić do mikrofonu na potrzeby materiału. Niestety, ale organizm tego nie wytrzymuje. Drugi powód jest konkurs, w którym postanowiłem wziąć udział na kanale Evolution Square. Fajna sprawa, nie spodziewam się, że wygram, jeżeli ktoś jeszcze nie widział mojego materiału z małymi przebitkami, z krótkimi ujęciami tego parku, to serdecznie zapraszam do Dino Kingdom, tak to chyba nazwałem, tak, Dino Kingdom. Wydaje mi się, że no park wyszedł bardzo ciekawy, jest bardzo dużo modyfikacji tam użytych i park wyszedł, wydaje mi się, świetnie. Serdecznie zapraszam, będziecie mieli albo odnośnik, albo polecany film, czy coś takiego, coś tutaj w każdym razie jakiś odnośnik wam zamontuję, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Tak więc właśnie dlatego, że postanowiłem wziąć udział w tym konkursie, materiały nie pojawiały się z kampanii, bo większość wolnego czasu po pracy, jako że nie byłem w stanie mówić do mikrofonu przez maseczkę na twarzy, to każdą chwilę spędzałem właśnie na planie budowania tamtego parku. Co tu się dzieje? Okej. Okay. No tak więc tam budowałem cały park i dlatego materiały się nie pojawiały. A trzecim powodem, dla którego nie pojawiały się materiały z kampanii, to było to, że trzeba było się bardzo przygotować do wykonywania tutaj jakichś materiałów z misji. Była potrzebna cała masa genów do odblokowania, tak jak w przypadku właśnie Kentrozaura i Pentaceratopsa. Nie mogłem ich odblokować, dopiero później ogarnąłem, o co chodzi. Żeby na przykład zdobyć z kamieliny takich dinozaurów jak Pentaceratops czy... No nie, Kentrozaura nie, ale Pentaceratops czy Apatozaur. Co? Dlaczego? Komfort mu spadł. Schron. Naprawdę? Understood.
Tego też się nie spodziewałem, wiecie? Naprawdę nie spodziewałem się tego w ogóle, że może mi tutaj z tego Zauru przyjść i zrobić zadymę, nie? Że się poczuję samotny, nie? Że jest ich tutaj tyle, a one wszystkie oczywiście poszły do tego najbardziej oddalonego karmnika. Okej, no jak tak, to okej. Wracając do tego, co mówiłem, trzecim powodem oczywiście były problemy z przygotowaniem się do wykonywania misji tutaj na tej wyspie. Trzeba było odblokować sobie sporo genów i ja, jak się okazało, potrzebne są uruchomione na wszystkich wyspach takie budynki jak Expedition Center i Fossil Center, bo inaczej nie będzie się mogło lecieć na ekspedycję, żeby zbadać skamieliny. Tak więc dopiero po jakimś czasie ogarnąłem, że muszę się wrócić na kilka poprzednich wysp, chyba bodajże na Isla Matanceros i na Isla Pena, bo tam miałem dezaktywowane te budynki i nie mogłem po prostu latać tutaj na ekspedycję. Więc musiałem to zrobić, żeby odblokować gen Pentaceratopsa i Apatozaura. Inaczej nie mogłem niestety, ale tego przyspieszyć. I to są właśnie te trzy powody, przez które materiały z kampanii z tej gry się nie pojawiały. W międzyczasie pojawił się też właśnie materiał z Dino Kingdom, dopiero jak skończyłem ten park. Trzymajcie kciuki, kto wie, może uda mi się załapać na jakąś nagrodę. Na najlepsze ujęcie albo coś. Także trzymajcie kciuki. Bo naprawdę włożyłem w tamten park całą masę czasu. Czemu ty nie jedziesz? Aha. To, jak widzicie, ktoś kiedyś w komentarzu pisał, że szkoda, że trzeba to robić ręcznie, że nie można wydać im poleceń, żeby coś zostało zrobione. No jak widać da się, ale no, nie działa to tak jak powinno, bo najmniejsza blokada może spowodować, że po prostu nasza ekipa nie dojedzie na ratunek. Śmieszna sprawa, bo to trochę wygląda jak NFZ, nie? Jak potrzebna jest karetka, to nagle wszystkie są zajęte. I trzeba czekać godzinę. Dopiero jak przyjedziesz na pogotowie mdlejąc, to dopiero wtedy cię obsłużą. No ale to już za bardzo upolitycznie. Wracając do materiału. Jedziemy uśpić naszego stegozaura. W międzyczasie cały czas nam wytwarzają się apatozaury. O, jest nasz rozbójnik. A ładnie, żeś mi się zatrzymał pod celownikiem. To akurat mi się podoba, bo nie muszę cię ganiać. Chyba wiesz, że no rozrabiałeś, co? Od ostatniego odcinka przedstawiającego, omawiającego z ciekawostkami Isla Sorny nie zmieniło się w zasadzie nic. Doszedł tylko jeden hotel więcej, troszkę tu zmieniłem i nie wygląda to już tak fajnie jak na tamtym screenie. Doszły brachiozaury. Jednego i tak będę musiał chyba tutaj jeszcze dodać na potrzeby misji od Izaka, ale to dopiero w następnym odcinku. Z tego co się tu jeszcze zmieniło, spinozaur zdechł ze starości. Także nie ma tu już spinozaura, bo odszedł z przyczyn naturalnych. Apatozaury gotowe, wypuszczamy sobie nasze apatozaury. Druga załoga będzie je usypiać. Czyli tak, apatozaury będą już gotowe. Wytworzymy sobie cztery... No nie wierzę. Nie wierzę. Pan tu zostanie. Jak widzicie, w momencie kiedy postanawiam nagrywać, to oczywiście wszystko musi się zaczynać dziać. Znając moje szczęście, to za chwilę, jak tylko skończy się burza, przejdzie tornado, to na przykład pojawi się jakiś sabotaż i nagle wszystkie dinozaury na wyspie postanowią się rozchorować. Nie zmieniałem tutaj nic, jeżeli chodzi o teren. Wydaje mi się, że jest tak fajnie zrobiona tutaj wyspa, że nie było potrzeby tutaj zmieniać absolutnie nic. Jurassic Tour działa jak miało działać. Widzialność dinozaurów dzięki temu, że w sumie spinozaur zniknął, żeby nie mówić brzydko. To poprawiła mi się tylko i wyłącznie widoczność dinozaurów, co prawda kosztem tego, że mam jeden unikatowy gatunek mniej na wyspie, ale jednak zawsze to widoczność dinozaurów na tym poszła w górę. W ogóle byłem zaskoczony, że gatunek dinozaura, którego żaden z gości nie ma prawa widzieć, może mieć wpływ na
Na co może mieć wpływ? Może mieć wpływ na ocenę naszego parku. Pomimo, że go nie widać, to ma wpływ na ocenę naszego parku. Coś jeszcze? Dobra, to niech się uzupełni. To się uśpi, to też się uśpi. Przenieśmy sobie apatozaura. Drugi karmnik wysoki postawiłem sobie tutaj, okej. Niech będzie. Mam nadzieję, że się nie będą mieszać z brachiozaurami. Drugi gatunek, jaki potrzebujemy, to są triceratopsy. Zjedźmy sobie na dół, na dół, na dół. Tu jest triceratops. Może usuńmy mu wszystkie modyfikacje, co? Bo chciałbym wykonać tą misję, pokazać wam co i jak. Tu jeszcze musimy sobie dodać jedną rzecz, żebyśmy mogli zrobić czwartego triceratopsa. I triceratopsy już też będziemy mieli 4. Okej. Następny gatunek chyba jaki sobie zrobimy, to będzie... będą kentro... No co jest? Dlaczego wy mi atakujecie ogrodzenie? Trzeba było się nie oddalać od swoich kumpli, to by było wszystko w porządku, a tak odwalacie jakąś dziwną manianę. No i jeszcze nie mogę teraz naprawić ogrodzenia, no ja nie mogę. Wszystko pozłościć, ja tu podjadę. Dasz radę, maleńki? Dam radę. Ty, żeby było śmieszniej, przez cały ten czas, jak tu się przygotowywałem do odcinka, nie miałem najmniejszego problemu z tymi dinozaurami. Nie? Wszystko tutaj było, układało się mniej więcej tak jak trzeba. Od czasu do czasu jakiś tam tornado czy coś, ale bez jakichś większych szkód. A teraz oczywiście, jak zacząłem nagrywanie, wszystko się zaczęło psuć. To chyba, nie wiem, jakaś kara za to, że materiały się nie pojawiały. Karma! Dobra, obydwa z tego zaury już są. Tu jeszcze jakiś, któregoś coś trzeba przenieść? Nie, wydaje się, że wszystkie już są mniej więcej blisko siebie. Trzeciego apatozaura też już sobie przeniesiemy tu, gdzie należy. Wypuśćmy sobie triceratopsy. Release, release, release. Okej. Gdzie jest nasz drugi? Tutaj jest nasza druga ekipa. Do uśpienia. Co następne? Kentrozaury i pentaceratopsy. Czy kentrozaury wystarczą 3? Wydaje mi się, że nie, bo to jest to samo co stegozaur, tylko w wersji znacznie mniejszej i troszkę innym ułożeniem kolców. Czyli tak, no ja wiem, to nie jest to samo, to tak samo jakbym powiedział, że Yorkie owczarek niemiecki to jest to samo, bo jedno i drugie to pies, nie? Wiecie co mam na myśli? Drugi triceratops. Kentrozaur. Gdzie one będą? KKK. No dobrze, że one są alfabetycznie. No tylko problem się pojawia wtedy, jak nie znasz alfabetu. nie to. To. W międzyczasie już robię sobie wszystkie inne misje. Znaczy te kontrakty. Bo chcę troszkę nadrobić zaległości właśnie w materiałach, żeby dzisiaj rozpocząć nagrywanie do tego odcinka, to chyba 3 godziny spędziłem w grze, żeby nadgonić wszystkie niezbędne kontrakty, żeby wykonać sobie wszystkie misje, dlatego tutaj już wszystko mam odblokowane i tutaj również mam wszystko odblokowane, mam 2 misje już gotowe do zrobienia, także będziemy mieli co robić, a teraz w międzyczasie wszystko robię sobie od Lamberta. Żeby nie marnować czasu. Skamieliny, nie. Odblokowujemy sobie dalej spinozaura. I w ogóle odkryłem fajną sztuczkę, bo została mi tak naprawdę do dokończenia Isla Matanceros.
Tak więc wszystkie minerały drogocenne z kamieliny, które tu uzbieram, zapełniam sobie na full i sprzedaję właśnie na Islama Tanceros. Tu już też sobie wszystko odblokowałem, bo zobaczcie, ile ja mam pieniędzy. Tutaj w zasadzie generalnie w tym parku nie ma jakoś specjalnie nie wiadomo co. To nie jest jakieś hejho, a on jest po prostu samowystarczalny w każdej chwili. O, widzicie? Mówiłem. W momencie, kiedy włączyłem nagrywanie, cała gra postanowiła się przeciwko mnie ustawić. No, po prostu w to nie wierzę. 4 triceratopsy. No i co? I nie puściłem wytwarzania chyba tych kentrozaurów, nie? Bo się skupiłem na czymś innym. Brawo ja. Raz, dwa, trzy, ale tu gdzieś musi być jeszcze czwarty. No tu jest ten czwarty. Czemu ja go nie mogę? Dobra, już mogę. No i oczywiście, rozpocząłem nagrywanie i wszystko się zaczęło tutaj psuć. Kentrozaury, no zrobimy też cztery, no bo co? No nie ma wyjścia. Chcę uniknąć sytuacji, że nagle będę miał jakiś z nimi problem, żeby materiał tutaj nie trwał, nie wiadomo ile. Lepiej mieć tych dinków troszkę więcej, niż żeby się okazać i będzie trzeba czekać na ich wytworzenie. Właśnie, jak to ma patozaury? Trzy chyba były wystarczające, nie? Wystarczająco. Chociaż w sumie, jak tak patrzę na patozaury, to 3 to jest minimum, a oni chcieli 2. Dlaczego wy mi uciekacie stąd? Nie uciekać. Tam nic nie ma. Zostać tutaj macie i tyle. O, Triceratops też już się zaraził. Gdzie jest brachiozaur? Daj to na dół, najpierw niech uleczy triceratopsa, bo przecież to będzie błędne koło. Dobra, dwa kentrozaury już są gotowe, później sobie wypuścimy pentaceratopsy. Rzadko robiłem pentaceratopsa, naprawdę bardzo rzadko i nie mam pojęcia jak to jest u nich ze stadnością, dlatego też nie dadzą sobie pomóc. Karma. To na bank jest karma. Gdzie jest ten trzeci chory? Raz, dwa, trzy. A, pewnie ten, którego on tutaj teraz przywoży, się zaraził jakimś cudem. W powietrzu się zaraził. No właśnie. Tylko mi nie mówcie, że wy tu przejdziecie. Wracać stąd i koniec. Muszę tu zrobić ogrodzenie. Wszędzie indziej porobiłem tylko w tym przejściu, nie, bo stwierdziłem, że nie ma sensu. No jak widać teraz już nadszedł ten moment, kiedy i tu jest potrzebne ogrodzenie. Na pewno przez nie przejdą, nie? Dobrze, że z boku nie ma wolnej przestrzeni. No. Dobra, jest brama, tu wszędzie się postawi jakieś drzewka, żeby nie widziały, że tu jest przejście. Wszystko, jeszcze brachiozaur został do uleczenia, okej. Jak dobrze pójdzie, to może nie będą uciekać. Sprawdźmy sobie komfort i są przeludniane stegozaury. Dlaczego życie triceratopsowi spadło? Nie wiem. Zaraz ten stegozaur będzie wnerwiony, bo zacznie mu być przykro, że jest sam. Z całej masy dinozaurów zostało tutaj ich niewiele. Dobra, nie mogę się wysłowić. Włączmy. Tutaj karmiki na razie tu sobie będą kentrozaury kosztem widoczności dinozaurów.
No bo te już se uciekły gdzieś tam, w ogóle nie wiem czemu. Brachiozaury są tylko teraz widoczne z tego co widzę i te trzy tutaj. Cała reszta nie, chyba że są widoczne dzięki... No, tu są widoczne, te nie są. No. Także będzie trzeba się coś z tym zrobić. Jak widzicie, ale zobaczcie, ocena parku już nam poszła do góry. Fajnie. Nie ma miejsca. Wszystko się tutaj wytworzy. To się sprzeda. No, to też się wytworzy. Spinozaur. Zaraz będzie trzeba się przenieść szybko na... Dlaczego mam tylko trzy kentrozaury? A, no dobra, bo wychodzą, okej. No i widzicie, miałem rację. Wypuśćcie się trzy, to nie będzie okej. Muszą być minimum cztery. Nie słuchajcie się tego, co to oni tutaj mówią. Co jeszcze potrzeba? Pentaceratopsy. Chcą dwa, zrobimy trzy. Myślę, że jeden więcej to... Trzeba tutaj mieć właśnie swój rozum i się ich nie słuchać i robić jednego więcej niż potrzeba. Raz, dwa. A tu możemy sobie na przykład zmienić jego wygląd i będzie sobie Pentaceratops Coastal na przykład. Bo czemu nie? Przypadkiem jakąś misję zrobiłem. Nie wiem co zrobiłem, ale coś zrobiłem. Okej, okay, może sobie aktywujmy jakąś... to się sprzeda. To jest nic nie warte, więc... co tu jeszcze? Dobra, skończmy sobie te dwie miejscówki. Kentrozaury pójdą sobie tutaj ładnie je. A, to nie jest dezaktywowane. To po prostu nie ma tych. Okej. Okay. Że kentrozaury już będą miały co jeść i będzie trzeba tutaj zaraz szybko się jakimś cudem dostać, bo będziemy robili jeszcze metra kentrozaura. Tu się na przykład niech wytworzy... Znaczy wytworzy. No, spinozaur się skończy już robić. Widzicie jak to fajnie, szybko, sprawnie idzie. Weźmy sobie już tutaj tego... Czy tutaj musi być jakieś ulepszenia? Nie musi być. Metra kentrozaur, okej. Okay. Czy my tutaj chcemy mu dawać jakieś modyfikacje? Nie. Niech tylko będzie miał zmieniony na przykład tam pattern. Będzie sobie kastalny. To się sprzeda na... albo nie, bo to jest nie są za dużo warte. Robimy sobie misję jeszcze od Lamberta, cały czas tutaj robimy kontrakty, 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 non stop. Tu się akurat w kampanii nic nie zmienia, kontrakty są najważniejsze. Czy czegoś nam będzie jeszcze brakowało? Czy to już są ostatnie? Pentaceratops się wytwarza, metrakentrozaur też się wytwarza, apatozaury, triceratopsy już mamy. Spójrzmy na sobie tutaj na tą część parku, czy tutaj faktycznie jest zadyma. Te będą zadowolone, bo są w grupie. Ale tutaj trzeba wprowadzić małe porządki. Tu już jest tak gęsto, że... Dobra, jest stegozaur. Te stegozaury też uśpimy. A tu uśpimy te. Triceratopsy. TRC i TRC. Okej. I wtedy tu przeniesiemy stegozaury, tu przeniesiemy triceratopsy i powinno być cacy. Czy to jest mały karmnik? Jest mały karmnik. Okej. Jakby te się cofły troszkę, to jeszcze by były widoczne z wycieczki. Ale po prostu chyba tą wycieczkę troszkę przedłużę i będzie ona zataczała koło gdzieś jeszcze indziej. Na przykład będzie zawracała dopiero tu. Tu nie ma potrzeby, żeby coś zmieniać, ale tu jednak już jest problem. Zaraz stegozaur się wnerwi, zacznie nam walić w mur. Te też. Co nam się tutaj? Skamieliny. Więcej skamielin. Wytwórzmy. To sprzedajmy. I grupa nie ma gdzie zostawić skamielin. Sprzedajmy te najmniej wartościowe.
poniżej na przykład 100 tysięcy. Wszystko, co jest warte mniej niż 100, to sprzedajemy. Wy oczywiście nie musicie tego robić, bo ja już to robię tylko i wyłącznie po to, żeby ulepszyć sobie Matanceros. Co prawda jest tam już 5 gwiazdek, ale mi się nie podoba ułożenie tam tego wszystkiego. No dobra, czy tu już się wytworzyły pentaceratopsy? Tak. Wypuszczamy. Bardzo rzadko robię te dinozaury. Naprawdę nie mam pojęcia, czego się tu spodziewać. Nie wiem w sumie dlaczego, ale może dlatego po prostu, że zazwyczaj robię te, które najbardziej lubię, a dopiero później zastanawiam się, co jeszcze wpuścić. Dobra, pentaceratopsy już wychodzą. No właśnie, pokaż jeszcze swoje statystyki. Huhu, tutaj... Tu można naprawdę się bardzo, bardzo pomylić. Zobaczcie, jaki jest wąski pasek i jeżeli chodzi o populację, i jeżeli chodzi o socjal tych dinozaurów. Także wydaje... jak po... Gra chce, żebyśmy mieli dwa, ale już widzę, że dwa to będzie zdecydowanie za mało. Może jak przyjdzie trzeci, to ten pasek dojdzie do końca i on też, bo widzę, bardzo nie lubi towarzystwa. Metrakentrozaur też już jest gotowy, więc też go już sobie wypuśćmy i przyjedźmy sobie tutaj naszą ekipą, żeby go uśpić. Drive. Powiedzmy, że tutaj próbuję coś stworzyć. Jeszcze sam nie wiem, co chcę tutaj stworzyć, ale coś tutaj będzie. W tej części parku. Nie mam pojęcia co, ale coś tutaj się wytworzy. Pewnie nie przejadę. O, przejechałem, no proszę. Gdzie tutaj było to wejście? Chyba gdzieś tu. Troszkę wkurzające jest to w tej grze, że masz przed sobą wolną przestrzeń, ale nie możesz przez nią przejechać, bo co? Bo krzaki. Raz, nie under attack, tylko ja wjechałem w niego taranem. Ty, serio? Jedna wystarczy, żeby uśpić metrakentrozaura? Nawet nie wiedziałem. Przenieśmy go sobie tu. Będzie miał całą masę terenu. Co my tu mamy? Tu mamy stegozaura. Stegozaury będą tu. Tu. Tu był jeszcze chyba trzeci stegozaur, nie? Tak. Także stegozaury będą sobie... Ale lagi. Isla Sorna nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana. I tu jest nasz kolejny. Także wszystkie triceratopsy powinny być na swoim miejscu. Akurat triceratopsy chcą, żeby zrobić 4, nie? Jak normalnie wystarczą, wystarczy 1, 2, to już będzie świat, tak tu chcą 4. Dobra, zobaczmy, co z tymi pentaceratopsami. Jeżeli chodzi o ten sam gatunek, jest na minimum, także będzie w porządku i tu już żadnego więcej dinka nie możemy mieć. All dinosaur are housed together. No bez jaj. Serio muszę wszystkie te 4 gatunki w jednym miejscu trzymać? A na przykład jak wywalę ogrodzenia i płoty, to też się będzie liczyło jako razem? No będą na jednej wyspie. Nie będą to wybiegi. Spróbujmy w ten sposób. Od ciebie już misji, panie kolego, to ja nie chcę. Jedyne kontrakty, jakie chcę, to od Lamberta. O, no proszę, ten też nie ma gdzie. Przenieś pan tego triceratopsa. Czy Metrokendroza już wylądował? Jeszcze nie wylądował. Odrobinkę widzę, odcineczek znowu będzie dłuższy. Ale może to dobrze. Ktoś z was chyba kiedyś gdzieś mi w komentarzach pisał, żebym robił dłuższe odcinki, żebym nie przyspieszał. Także
Proszę bardzo. Na specjalne życzenie. 5400 gości w moim parku. Park pewnie jest przeludniony. Oczywiście, że jest przeludniony. No sorry, nie mam gdzie teraz tego poprawić. O, nowa skamerina, tej jeszcze nie miałem. Zaraz będzie trzeba się przenieść faktycznie na tą Matanceros, bo zaczyna się tutaj robić naprawdę bardzo tłoczno, jeżeli chodzi o Fossil Center. Kurczę, szkoda, bo będę musiał zmieniać ten park, a tak mi ładnie wyszedł. Będę musiał przynajmniej powiększyć całą tą powierzchnię o cały ten wybieg tutaj. Tu. Aż do tej górki. Połączyć ją jakąś ze sobą, ale tutaj... Kurczę, no fajnie to wygląda ten tunel z tym. No dobra, no jakoś się to załatwi. No czyli, że co, że one muszą naprawdę mieszkać wszystkie razem? Czyż to nie ma najmniejszego sensu? To naprawdę nie ma sensu, bo teraz będę musiał uśpić wszystkie dinozaury. Czekać, aż się zostaną przeniesione. I apatozaury, i cztery triceratopsy, i te kentrozaury, i pentaceratopsy. Jeszcze nie wiem, które, co, gdzie bym przeniósł, nie? Ale no, tak czy owak... No na pewno metrakentrozaur nie będzie stanowił zagrożenia dla apatozaura. Dla pentaceratopsa, triceratopsa i kentrozaurów myślę, że już tak. Pomimo, że są opancerzone, uzbrojone i tak dalej. No dobra, ale zobaczmy, może jak wyląduje ten triceratops, to będzie wystarczająco. Proszę. No ewentualnie po prostu ten materiał odrobinkę potnę miejscami. Jednak nie, muszę być... Nie. Each dinosaur remains housed within a secure enclosure. That's what we want to do now. Observe and keep our dinosaurs' welfare high while minimizing disruption within the community. I don't know about the science. Nie rozumiem. Zaraz się wczytam, o co może tutaj chodzić. Ensure each dinosaur. Dobra, o co oni tutaj piszą? Super! Już wiem, o co chodzi. One muszą być zamknięte razem. Widzimy się już z powrotem. Wreszcie udało mi się tutaj, powiedzmy, zaprowadzić jakiś w miarę porządek. Wszystkie dinozaury są na jednym wybiegu. Wybieg, nazwijmy to wybiegiem. Łącznie z metrakentrozaurem, z którym nie mam pojęcia, co tutaj wyniknie z tymi roślinożercami. On musi chyba dostać tutaj jeszcze karmnik z żarciem, bo chyba nie ma, żeby mógł sobie jeść, bo zacznie nam atakować inne dinozaury, a musimy wytrzymać 5 minut. No jeszcze 4,24 sekundy. Ale jednak trzeba wytrzymać. W tym czasie, przez te 4 minuty może tutaj wprowadzić naprawdę sporo zamieszania. I może skończyć się to naprawdę różnie. Coś mi się stało z dźwiękiem, nie słychać tupania dinozaura. Okej. Okay. Pentaceratopsy, jak tam pentaceratopsy? Dlaczego wy się tak są przeludnione? Kentrozaury? Kentrozaury nie. Kentrozaury widzę, można w ogóle mieć dużo. One... Tyle dinozaurów, ile jest na tym jednym wybiegu w okolicy, to jest jeszcze mało, a jeżeli chodzi o swój jeden gatunek, to można jeszcze przynajmniej zrobić dwa razy tyle, czyli jak będziesz miał 8 kentrozaurów, to będzie w porządku. Pentaceratops, o co ci chodzi? Ten jest niby przeludniony. A ten jednak nie.
No to nie wiem, to idź sobie na przykład tam, gdzie dinozaurów jest mniej, na przykład tu, bo tam nie ma ani paśnika, tu jest tylko woda i nawet wody tu nie ma. Jak tam widoczność naszych dinozaurów? 46%, no i właśnie o tym mówiłem. Przez to, że te dinozaury są tutaj, teraz mam tutaj i stegozaury, i brachiozaury, no to dwa gatunki są całkowicie niewidoczne, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 dinozaurów jest kompletnie niewidocznych. Przez co widoczność niestety, ale bardzo mocno kuleje. Betrakentrozaur chyba idzie sobie zapolować na triceratopsy, co nie jest dobrą wiadomością. Albo i nie, może jednak da im spokój. Wiecie co, przełączę się na ten tryb, będzie wygodniej je obserwować. Czas będzie sobie leciał, tutaj będziemy widzieli życie w naszym parku i będziemy mogli sobie obserwować, co robią nasze dinozaury. Pentaceratopsy pewnie zaraz zaczną atakować ogrodzenie, dlatego jak tylko ta misja się skończy, pójdą do uśpienia i je wyrzucę. Nie mam już chyba wiem, dlaczego ich nigdy wcześniej jakoś specjalnie nie lubiłem i nie wytwarzałem ich zbyt często, bo z tego co widzę, to są z nimi tylko problemy. O, ten jeden tutaj też już jest niezadowolony. Zaraz te będą napierdzielać w płot, bo będzie za dużo dinozaurów, nie lubią sąsiedztwa. A ten co tak tutaj podchodzi niebezpiecznie blisko do tej wycieczki? Samochodem pewnie chce pojeździć. Się martwię o metrakentrozaura, a tak naprawdę to tutaj pentaceratopsy będą tak większym zagrożeniem niż one, niż on. Ten powinien być zadowolony. Komfort 100%, także chodzi sobie po kamulcach, wzdłuż płota. Chodzi i zwiedza. Także wydaje mi się, że nim to się nie ma co przejmować. Została minuta i 20 sekund. Pentaceratops zaraz pewnie będzie robił zadymę, tylko który zacznie? Ten? Ten? Czy ten? Ten ma 90%, to na pewno nie. Ten ma 61%, a ten ma 53%, także dwójka zacznie tutaj nam robić pewnie dym. Śmiesznie to wygląda, jak je tak sobie spokojnie trawkę, ale komfort mu spada, nie? Żeby było śmiesznie, po dodaniu metrakentrozaura na ten wybieg tak drastycznie podskoczył i raczej spadł im poziom komfortu, bo poziom populacji jest za duży, o tyle. I tylko po dodaniu właśnie metrakentrozaura się on tak bardzo podniósł, dziwne. Rozumiałbym, że może się czuć niekomfortowo w obecności drapieżnika, no ale bez przesady. Żeby aż tak bardzo mu prze... O, właśnie, jak widzicie, zaczynają mi ze starości zdychać stegozaury. Także stegozaury zamienimy sobie na stado kentrozaurów i będzie ok. Bo Isla Sorna jest fajną wyspą, ale jest bardzo również męczącą wyspą. Inaczej, Isla Sorna jest fajną wyspą, jeżeli chodzi o budowanie. Misja wykonana, czyli wytwarzamy wszystkie dinozaury, jakie są nam niezbędne i zawsze o jednego więcej. Bo jak wytworzysz sobie dwa pentaceratopsy jak Cegra, to będą niezadowolone, potrzebne są trzy. Jak wytworzysz mniej kentrozaurów niż oni chcą, to też będą niezadowolone, bo będzie ich za mało. Apatozaur jeden więcej. Triceratopsy, nie wiem po co chcą cztery, wystarczą dwa do wszystkiego, ale... Tak więc misja generalnie... Nudna, żmudna, bez fajerwerków. Materiał będzie bardzo mocno pocięty, bo bardzo się przedłużył. Tak więc jak widzicie, ta misja była raz, że prosta, dwa, niewygodna. I bardzo taka upierdliwa. Jak w sumie większość tych misji w kampanii w tej grze, bo wydaje mi się, że twórcy gry niestety, ale nie mieli pomysłu na kampanię. A szkoda, bo gra ma naprawdę dosyć spory potencjał. Dopiero później jakoś w powrocie do Parku Jurajskiego te misje naprawdę już były zupełnie inne, w Sanktuarium Claire też było, te misje były zupełnie inne niż są w kampanii tej takiej podstawowej. To by było na tyle w tym materiale.
Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, mam nadzieję, że ktoś dotrwał do tego momentu. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz mi w komentarzu, będzie mi bardzo miło, że spędziliśmy ten czas razem. Subiekt na kanale oczywiście mile widziany, zapraszam do następnego odcinka. Podsyłam również, gdzieś tutaj będzie się wyświetlał link do materiału z parku konkursowego Dino Kingdom. Zapraszam serdecznie, będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.